nie robię zdjęć, kiedy pomagam w inny sposób, po prostu. A to była taka okazja, która po prostu była szeroko medialnie nagłośniona. Bierzcie przykład z Dody, zakładajcie kalosze i jedźcie im tam pomóc sprzątać, a nie stoicie w studiu i nagrywacie piosenkę. Rozumie pani takie głosy krytyki? Ja na szczęście byłam w bezpiecznym miejscu. Mieszkam pod Wrocławiem, ale wiedzieliśmy, że powódź nas nie dosięgnie, natomiast przeżywaliśmy to bezpośrednio, bo mamy przyjaciół, którzy mieszkają w takich okolicach, które były zagrożone. Ta trauma się jakby znowu ożywiła mocno, więc te doświadczenia były bardzo trudne. To jest program telewizyjny i mam wrażenie, że tam nigdy tak do końca nie chodziło o te umiejętności taneczne, bo to jest też konkurs popularności. Dobry wieczór, pani Aniu. Dobry wieczór. Jesteśmy na wernisażu wystawy fotograficznej. Proszę powiedzieć, czy dla pani fotografia jest jakąś taką szczególną dziedziną sztuki, kultury, którą pani ceni? Czy szczególną? No jest jedną z wielu wyjątkowych. Fotografia to jest zapis pewnego momentu. Ta sesja, ten projekt dedykowany czarownicom i ja symbolizująca Lilith, to jest dla mnie po prostu coś bardzo ciekawego, odskocznia od tego, co robię na co dzień. Szansa pokazania się w zupełnie innym świetle. No więc to wszystko jakby składa się na to, że czuję się w tym dobrze, czuję się w tym wyjątkowo, a zdjęcia mówią same za siebie. A współpraca z Maksymilianem to przyjemność? To jest konkret i to mi się bardzo podoba. Nasza sesja, no samo przygotowanie trwało oczywiście bardzo długo, natomiast sama sesja to w zasadzie było kilka minut. Max doskonale wie, czego chce. Ma naprawdę skonkretyzowany plan, więc ja po prostu stanęłam, świetnie przygotowane światło, kilka zdjęć i mieliśmy to. Ta praca naprawdę mi bardzo odpowiada. Ja lubię ludzi konkretnych, a Maksymilian do takich należy. Od kilkunastu dni Polska żyje sprawą powodzi. Pani jako jedna z wielu artystek wzięła udział w odnowieniu piosenki Moja i Twoja Nadzieja. Proszę przede wszystkim powiedzieć o atmosferze na planie, jak pani to będzie wspominała. To był jeden z najpiękniejszych momentów w moim życiu. Bardzo wzruszające wydarzenie. Wszyscy czuliśmy tę atmosferę powagi związaną z powodzią, ale też tę atmosferę solidarności, bo my w studiu byliśmy zsolidaryzowani i wiedzieliśmy, że jesteśmy tam w konkretnym celu, żeby pomóc drugiemu człowiekowi. Wszystkim nam przyświecał ten sam cel. Więc myślę, że to jest wspaniała idea. No i oby się przełożyła jakoś konkretnie na pomoc powodzianom, no bo to jednak jest główny cel tego wydarzenia. No właśnie, powiedziała pani o tym konkretnym przełożeniu. Rozumie pani głosy krytyki, które się pojawiają w komentarzach, że na przykład ludzie mówią tak: bierzcie przykład z Dody, zakładajcie kalosze i jedźcie im tam pomóc sprzątać, a nie stoicie w studiu i nagrywacie piosenkę. Rozumie pani takie głosy krytyki? Czy może są one jakoś uzasadnione? Ja mam wrażenie, że ludzie zawsze znajdą sobie jakiś powód, żeby kogoś skrytykować, więc ja już na to nie zwracam uwagi. Robię to, co podpowiada mi serce. Nie robię zdjęć, kiedy pomagam w inny sposób, po prostu. A to była taka okazja, która po prostu była szeroko medialnie nagłośniona. Nie chwalę się tym, jakie robię przelewy na rzecz powodzian i tak dalej, bo uważam, że to jest po prostu nie na miejscu. To jest moja prywatna sprawa. A tutaj mamy do czynienia z medialną, dużą akcją, która mam nadzieję zbierze konkretne fundusze na pomoc powodzianom. I ta akcja im bardziej będzie nagłośniona, tym lepiej. Takie jest moje zdanie. A ze względu na swoje pochodzenie, na to, że jest pani związana z tamtymi stronami, które są teraz szczególnie zagrożone, pani jakoś odczuła bardzo boleśnie te powodzie w tym momencie, w tym roku? Ja na szczęście byłam w bezpiecznym miejscu, mieszkam pod Wrocławiem, ale wiedzieliśmy, że powódź nas nie dosięgnie, natomiast przeżywaliśmy to bezpośrednio, bo mamy przyjaciół, którzy mieszkają w takich okolicach, które były zagrożone. To są ludzie, którzy po pierwsze musieli pozamykać swoje biznesy na kilka dni, drżeli, czy będą mogli do nich wrócić. To są ludzie, którzy zabezpieczali swoje domy, a ja jakby mam jeszcze bardzo żywe te wspomnienia z 97 roku, bo ja w 97 mieszkałam pod Raciborzem, który mocno ucierpiał na Śląsku. Teraz na Dolnym Śląsku no,
ta trauma się jakby znowu ożywiła mocno, więc te doświadczenia były bardzo trudne. Cieszę się, że Wrocław został uchroniony, ale szczerze współczuję ludziom, którzy stracili dobytek całego życia. To jest coś, czego nie możemy sobie wyobrazić i ja nawet nie będę wymyślać, że tak, że umiem sobie to wyobrazić. Nie, to jest krzywda niewyobrażalna dla mnie. W rozmowach pojawiają się takie porównania tej powodzi z rokiem 97? No mieliśmy do czynienia w mediach z takimi porównaniami. Na szczęście Polska jest dużo lepiej zabezpieczona w tej chwili, bo wyciągnęliśmy wnioski z 97 roku i mogliśmy zabezpieczyć te duże miasta, takie jak Kędzierzyn-Koźle, czy Opole, czy Wrocław właśnie. Cieszę się, że to się udało, co nie zmienia faktu, że no, jest tysiące ludzi poszkodowanych, którzy muszą zawalczyć na nowo o swoje życie. Tak. Znaczy, mi chodziło konkretnie o to, o pani znajomych, o sąsiadów, o mieszkańców tamtych terenów. Czy jak pani rozmawia z ludźmi stamtąd? Bo może nie ma takiej rozmowy. Wiesz co, czy są takie rozmowy? No są takie rozmowy. No siłą rzeczy przywołuje się te sytuacje z 97 roku. No wtedy miałam przyjaciół w Raciborzu, którzy naprawdę mocno ucierpieli, nie mogli mieszkać w swoich domach przez dłuższy czas, mieszkali w domach zastępczych. No w tym roku moi przyjaciele się uchronili przed powodzią, co mnie bardzo cieszy. No ale ja jakby staram się pomóc jak mogę. Proszę powiedzieć, czy śledzi pani tegoroczną edycję Tańca z Gwiazdami, tę teraz jesienną? Nie śledzę. To jeżeli pani nie śledzi, to nie zapytam o szczegóły, ale chciałem zapytać o konkretnie zasady, które panują w tym programie. Pani jako uczestniczka niegdysiejsza, czy ma takie poczucie, że wszystko to, co się dzieje tam, że to jak wyłaniane są osoby przechodzące do dalszych etapów, czy te zasady są uczciwe i takie dające satysfakcję i poczucie, że wszystko jest tak, jak powinno być. To się może poczuć niesprawiedliwie. To jest program telewizyjny i mam wrażenie, że tam nigdy tak do końca nie chodziło o te umiejętności taneczne, bo to jest też konkurs popularności. Ale to jakby, no nie chcę tego komentować, bo to ja sama nie oglądam tego programu. A wydaje mi się, że jeśli głosują widzowie, no to taka jest wola widzów. No i tego się trzymajmy po prostu. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Proszę na koniec powiedzieć, czy czegoś szczególnego mogę pani życzyć. Zdrowia, poproszę. Życzymy zdrowia. Bardzo dziękuję.